Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym roku. Życzę Wam, żeby ten rok był dla Was bardzo, bardzo dobry, taki jak sobie wymarzyliście. Ja dzisiaj przychodzę do Was z swoim jednym z ulubionych dań, czyli smażonym ryżem z kimchi. Tym razem będzie to ryż smażony z kimchi i będę dodawać spam. W kuchni koreańskiej spam ma szczególne miejsce, jest dodawany do wielu dań. Nie udało się kupić spam, tak wygląda opakowanie. Ja akurat w Poznaniu mam taki sklep, nazywa się Dietz. Jeżeli macie w swoim mieście, to odsyłam Was tam. Tam jest dużo fajnych, różnych takich unikatowych rzeczy, więc warto tam się wybrać. Ja dzisiaj, jak zwykle, mam tutaj już wszystko przygotowane, a składniki, jeżeli chcecie poznać proporcje, to zapraszam do opisu filmu. Tam są wypisane, a teraz nie przedłużam i zapraszam do wspólnego gotowania. W prądelku rozgrzewa się już olej roślinny, jedna łyżka i dodaję 200 g pokrojonego spamu. Jeżeli nie będziecie mogli kupić akurat tej konserwy, to też spokojnie możecie użyć naszej konserwy. Może być to konserwa tak zwana turystyczna albo gulasz angielski. Jak najbardziej możecie tutaj też zastąpić. Też się świetnie tutaj sprawdzi. Będę teraz obsmażać spam na złoty kolor. Po upływie 2 minut dodaję jeden duży ząbek czosnku przeciśnięty przez praskę i dodaję pokrojony kimchi. Jak wiecie, kimchi robię sama. Jeżeli jesteście zainteresowani, jak można sobie przygotować w domu, to odsyłam do prawego górnego rogu, gdzie będzie odnośnik do filmu. Mam tutaj 200 g pokrojonego drobniutko kimchi i teraz będę obsmażać przez około 4 minuty, żeby smaki tutaj wieprzowiny, czosnku i kimchi tak się naprawdę fajnie połączyły, a kimchi, jak jest podsmażane, jeszcze bardziej smakuje. I teraz pora dodać 100 ml soku z kimchi. Ja mam tutaj przygotowane 200 ml, będzie mi jeszcze ta druga połowa potrzebna w dalszej części gotowania. W tym soku naprawdę zawarty jest bardzo fajny smak, jest taki kwaskowo-pikantny. Ja osobiście bardzo lubię, jak wiecie, kimchi musi u mnie w kuchni zawsze być. Dodaję też słodki dodatek, będzie to syrop ryżowy, dodaję jedną łyżkę, jeśli nie macie syropu ryżowego, dodajcie miód. Jedną łyżkę sosu sojowego, ja mam tutaj sos koreański, ale jeśli nie macie akurat pod ręką koreańskiego sosu sojowego, to nic nie szkodzi, nic się nie dzieje złego, możecie użyć po prostu taki, jaki macie obecnie. I jeszcze jedna łyżka gochujang. Ale jeżeli nie chcecie, żeby Wasze danie było bardzo pikantne, no to możecie sobie gochujang dodać naprawdę minimalną ilość. I teraz niech się to wszystko razem łączy przez 2 minuty. I teraz dodam ugotowany wcześniej ryż. Ja ugotowałam 200 g takiego sypkiego ryżu, który po ugotowaniu dał mi taką właśnie ilość. Wybór gatunku ryżu już pozostawiam Waszym kubkom smakowym i teraz trzeba wszystko połączyć ze sobą, żeby ryż dokładnie był pokryty każdym składnikiem. Dodam resztkę soku z kimchi i 2 łyżki oleju sezamowego. Ja używam koreański olej sezamowy. Tak wygląda opakowanie, jeżeli jesteście ciekawi, bardzo proszę, polecam, naprawdę jest bardzo dobry, jest taki intensywny, przez co nie trzeba go dodawać w zbyt dużych ilościach, żeby uzyskać zamierzony efekt. Ja teraz jeszcze po wymieszaniu dokładnym będę ryż obsmażać przez 5 minut. Jeszcze sobie będę w międzyczasie smażyć jajeczko sadzone, dlatego że nie wyobrażam sobie tego dania bez dodatku właśnie jaja sadzonego.
naprawdę polecam. I mam już gotowy ryż smażony z kimchi, jest już jajeczko, dodam teraz jeszcze posiekaną dymkę, bo będzie naprawdę tutaj się świetnie komponować. Możecie też sobie dodać prażone wodorosty, jeżeli lubicie. Ja oczywiście na pewno nie zapomnę jeszcze o prażonym sezamie, bo jak dla mnie do tego dania idealnie również pasuje. Dziękuję, że byliście ze mną kolejny rok. Mam nadzieję, że zostaniecie. A jeżeli będziecie chcieli pooglądać na przykład kilka moich zdjęć, to zapraszam na mój Instagram, na Przygody Gabi. Łatwo mnie można tam znaleźć. Także życzę smacznego, pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!